Amazon daje przy tym wszystkie możliwości skorzystania z gigantycznej infrastruktury, która jest zbudowana przez nich. Dostęp do ponad 310 milionów kupujących na całym świecie, w tym 100 milionów w całej Europie. Żadna inna platforma nie da nam dostęp do takiej potężnej ilości klientów. Możemy rozpocząć sprzedaż bardzo szybko, skalować sprzedaż również w ekspresowym tempie i to wszystko z minimalną inwestycją, ponieważ de facto wszystko już jest zrobione. Jedyne, co musimy zrobić, to zgłosić się, mówić, hej, też jesteśmy, też sprzedajemy danych towarów. W związku z tym to jest podstawowe, co Amazon nam daje, plus daje od strony kupującej przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa, ponieważ chroni wszystkie kupujące jako wielką firmę, jako najbardziej prokonsumencką orientowaną firmę na świecie, a co za tym idzie, my jako sprzedawcy nie musimy zbudować zaufania, ponieważ będąc przedmiotem na Amazonie, to zaufanie jest nam dane z góry i to jest rzecz, która po prostu jest warto skorzystać, ponieważ można zacząć od razu. Dziś Amazon, choć dla większości by stwierdziło osób, nie jest dostępny w Polsce, ma według kilka ekspertów na rynku już pomiędzy 3-5% udziałów w rynku e-commerce. Choć dzisiaj Amazon.pl jest przekierowany na Amazon.de, to cały serwis jest dostępny w języku polskim. Amazon zatrudnia programistów, ma centrów logistycznych oraz ma coraz więcej ludzi zatrudnionych od strony marketingu, od sprzedaży. To znaczy, de facto Amazon już jest w Polsce dostępny, tylko jeszcze nie robi taki wielki wow. Także czekamy wszyscy na ten moment, kiedy będzie Amazon na billboardach oraz w internecie bardziej agresywnie walczyć o swój udział w rynku. Myślimy, że to jest kwestia czasu. My to nazywamy taką zwaną cichą przejęcie rynku przez Amazon, bo rok na rok coraz bardziej Amazon rozwinie się też w Polsce i coraz więcej kupujących w Polsce też ma. W Polsce dzisiaj liderem rynku jest Allegro i na pewno Allegro od dłuższego czasu obserwuje mocno, co robi Amazon, próbuje naśladować działania, choć jakby na przykład cały program Prime. W związku z tym, jak Amazon wchodzi i wchodzi step by step, te udziały rynkowe gdzieś migrują i gdzieś ktoś ich przyjmuje, a ktoś wówczas ich straci. Z drugiej strony dzisiaj w Polsce jeszcze dużo kupujących, konsumentów kupują bezpośrednio w sklepach, własnych, online'owych i ten fenomen będzie migrował coraz bardziej do marketplace'u, tak jak na rynkach UK czy Niemczech jest to już od dłuższego czasu wszechobecne, że większość kupująca robi zakup na Amazonie, to w Polsce później się prześnie ten fenomen też będzie się zjawić, więc migrują udziały de facto na marketplace z istniejących sklepów online oraz z oczywiście dzisiaj liderem Allegro.